trzecim roku panowania Joakima, króla Judy, do Jerozolimy nadciągnął Nabuchodonozor, król Babilonu, i obległ ją. I Pan wydał w jego rękę Joakima, króla Judy, oraz część naczyń domu Bożego, a on je zabrał do ziemi Shinear, do domu swego Boga, i wniósł te naczynia do skarbca swego Boga. Księga Daniela, 1:1-2. Oddaj chwałę Bogu. Działanie Nabuchodonozora w stosunku do naczyń domu Bożego miało na celu uhonorowanie jego fałszywych bogów i wyniesienie ich ponad prawdziwego i żywego Boga, Pana Zastępów. Około 450 lat wcześniej Filistyni zdobyli Arkę Przymierza i umieścili ją w domu swojego Boga, Dagona. Tylko po to, by znaleźć Dagona upadłego na twarz, leżącego na obliczu. Tylko po to, by znaleźć Dagona przewróconego. Arka jest typem Chrystusa, a Bóg nie zwlekał z ukaraniem Filistynów. Następnego dnia Dagon nie tylko upadł, ale został rozbity, jak czytamy w pierwszej księdze Samuelowej, 5:1-5. W przypadku Nabuchodonozora kara została odłożona na jakiś czas, ponieważ Bóg zamierzał nauczyć Nabuchodonozora ważnej lekcji zapisanej dla nas w Księdze Daniela 4, a mianowicie, że Najwyższy Bóg Niebios jest jedynym prawdziwym Bogiem. Nabuchodonozor wyznał: wtedy błogosławiłem Najwyższego i chwaliłem Go i wysławiałem żyjącego na wieki, bo Jego władza to władza wieczna, a jego królestwo trwa z pokolenia w pokolenie, z pokolenia na pokolenie. Wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział mu: co czynisz? Księga Daniela, 4:34-35. Czy Bóg zapomniał wtedy o naczyniach? Nie, w rzeczy samej. Przeczytaj Księgę Daniela, 5:17-28 i zwróć uwagę na słowa Daniela skierowane do ostatniego babilońskiego władcy, czyli Belsazara. Babilon upadł, a następne imperium zwróciło naczynia do odbudowanej świątyni Bożej. Jest to lekcja dla nas. Mamy upadłą naturę, która nie jest ani trochę lepsza od tej, którą miał Nabuchodonozor, Belsazar czy Herod, który został stoczony przez robaki, ponieważ nie oddał chwały Bogu, jak mówią nam to Dzieje Apostolskie, 12:22-24. Ta natura chce przypisać sobie zasługi za to, czym Bóg obdarza przez łaskę, jak mówi nam pierwszy list do Koryntian 4:7. Jego, Boża łaska, nie powinna czynić nas dumnymi, ale pokornymi. Pamiętajmy o słowach Pana: nie dam chwały mojej innemu. Księga Izajasza, 42:8. W trzecim roku panowania Joakima, króla Judy, do Jerozolimy nadciągnął Nabuchodonozor, król Babilonu, i obległ ją.
I Pan wydał w jego rękę Joakima, króla Judy, oraz część naczyń domu Bożego. A on je zabrał do ziemi Shinear, do domu swego Boga i wniósł te naczynia do skarbca swego Boga. Księga Daniela, pierwszy rozdział.